Otwórzcie drugą księgę Kronik. I to będzie rozdział 17. I przeczytamy fragmenty 17, 18, 19, 20 fragmenty, bo chodzi o życie jednego z królów, czyli Jehoszafata. Ale ta roślina tutaj w naszym salonie, ten klonik, on został nam dany z autentycznej miłości. I on praktycznie rzecz biorąc w naszym miejscu, w naszym mieszkaniu nie miał szans. Dlatego, że on lubi chłodniej, jak ma, lubi zimować i jak go dostaliśmy, to pomyśleliśmy sobie, że właściwie to taki prezent kłopotliwy trochę. Dlatego, że on się u nas po prostu nie utrzyma. I on ma taką cechę, której czasem jak się przypatruję, to ją podziwiam. To znaczy, właściwie wszystkie liście, jakie mogę sobie tu zobaczyć prawie, no bo niektóre są z tyłu, ale wszystkie liście są zwrócone do okna, do słońca. On niesamowicie kwitnie. To już jest parę lat. Nic mu się nie dzieje. Te kwiaty są piękne. Żółte, różowe. I Pan Bóg zasadził pewien krzew z miłości. I ten krzew, liście w tym krzewie, jeśli są zwrócone do słońca, to on będzie wydawał zawsze owoce i będzie miał piękne kwiaty. Patrzę się czasem na to i nie mogę się nadziwić. Jak te wszystkie liście się tak wykręcają w stronę słońca, w stronę światła. I nasze życie jest podobne. To znaczy, jesteśmy zasadzeni, jesteśmy w krzewie i teraz pytanie, czy my będziemy się zwracać jak największą powierzchnią do światła. Jeżeli tak, to wtedy będziemy wydawać owoc, będą te kwiaty. I wtedy będzie życie. To życie jest tutaj coraz gęstsze. Ten krzew jest coraz piękniejszy. I przetrwamy wszystkie zimy, wszystkie trudności, bo światło. Bo jest światło. Dzisiaj porozmawiamy na temat jednego z królów, jednego z najlepszych królów Judy, czyli Jehoszafata. Dzisiaj padło też takie stwierdzenie o tym, żeby się nie zamienić w żonę Lota. Żebyśmy nie ulegli temu, co odwróci nasze głowy do tyłu, takiemu umiłowaniu tego, co za nami, albo tego, czego nie powinniśmy miłować. Do tego też wrócimy. Jehoszafat to był taki król, który był synem Asy, też jednego z lepszych królów. I jak czytamy rozdział 17, to tu jest napisane, że Pan był, trzeci werset, Pan był z Jehoszafatem, ponieważ chodził on pierwszymi drogami swego ojca Dawida i nie szukał balów, lecz szukał Boga swego ojca i postępował według jego przykazań, a nie według czynów ludu Izraela. Ciekawe stwierdzenie w trzecim wersecie. Pierwszymi drogami króla Dawida. Tak jakby to było ważne, że to były te pierwsze, to były... I to Pan Bóg nam też mówi, żebyśmy nie odchodzili od pierwszej miłości, prawda? Pierwsze drogi. Szukał Boga swego ojca, czyli Boga Asy, i postępował według jego przykazań, a nie według czynów ludu Izraela. I Pan utwierdził królestwo w jego rękach. A cały lud Judy składał dary Jehoszafatowi, także miał wiele bogactwa i wielką sławę. I to jest właśnie tak z tym krzewem. Obracał liście do światła, utwierdził ten krzew. Pan Bóg utwierdził królestwo. Ale
Dalej jest napisane, że tak, umocniło się jego serce w drogach Pana. Owszem, znosił wyżyny i gaje. I to wszystko było dobre, to wszystko było prawidłowe. Posłał z nim lewitów. Nauczali oni w Judzie, mając ze sobą księgę prawa Pana i obchodzili wszystkie miasta Judy i nauczali lud. A bojaźń Pana spadła na wszystkie królestwa ziemi położone dookoła Judy i nie śmiały walczyć przeciwko Jehoszafatowi. Czyli dobrze mu się wiodło. Szedł drogami Pana, słowo Pana zostało, krzewiło się w królestwie i on miał taki wpływ na pozostałych, na całe królestwo, że w królestwie było dużo słowa, że w królestwie była księga prawa, że obchodzono te wszystkie miasta, że ludzie dużo, dużo prawa, dużo Pana, dużo Jego słowa słyszeli. I pod wpływem tego słowa bojaźń Pana na te wszystkie królestwa ziemi położone dookoła Judy nawet padła. Czyli wyszło słowo i ono robiło swoją pracę. I w naszym życiu jest podobnie. Jeżeli my chodzimy drogami Pana, a zwłaszcza tymi pierwszymi, dlatego jak Pan Jezus pisze do, czy mówi do w księdze objawienia do kościołów, to tam jest taki fragment, który mówi, żeby do tej pierwszej miłości, żeby w niej trwać i żeby od niej nie odchodzić. Żeby chodzić tymi pierwszymi drogami. One są takie piękne, bo one są takie szczere. To są takie drogi właśnie dziecięcej wiary, dziecięcej miłości. I Jehoszafat właśnie chodząc drogami Pana i słowo głosząc i widząc swoje powodzenie, wzrastał coraz bardziej w potęgę. I przyszedł taki moment, kiedy on, robiąc to wszystko, widząc to wszystko, 18 rozdział, początek, Jehoszafat miał wiele bogactwa i wielką sławę i spokrewnił się z Achabem. I mamy teraz spadek formy, można powiedzieć. Jest wszystko. Chodzenie drogami, jest słowo, jest powodzenie, wszystko jest to, co trzeba. I nagle przychodzi moment, kiedy Jehoszafat robi rzecz, o której wiedział, że nie powinien robić. Czyli spokrewnił się z królem Izraela, który był znany ze swojej bezbożności. I oczywiście, co się stało? Zaproponowano mu współpracę, to znaczy wspólną wyprawę na wojnę. Czyli jest moment, w którym przychodzi pokusa, ponieważ przyszła zgoda na rzecz oczywiście złą. A ta zgoda przyszła dlatego, że przychodzi moment, kiedy człowiekowi już jest tak dobrze, że zapomina o tym, że powinien czuwać. I teraz następuje spotkanie, następuje propozycja, wyrusz. Razem ze mną do Ramot Gilead. To jest trzeci werset 18 rozdziału. Ale Jehoszafat miał jeszcze na tyle przytomności, że mówił, zapytaj dziś proszę o słowo Pana, czwarty werset. I oczywiście co? Pojawili się różni prorocy, którzy jak najbardziej mówili, wyrusz, a poszczęści ci się. I jeszcze jest taki, w Jehoszafacie jest jeszcze takie uczucie, takie pragnienie, bo on to widzi, co ci ludzie prorokują. Oni widzi, że to są ludzie, którzy wszyscy zwiastują powodzenie, absolutnie. I cały fragment 18 rozdziału o tym mówi. A mimo to jeszcze mówi, a zapytaj jeszcze o słowo Pana. Przyprowadzili Micheasza, który był prorokiem prawdziwym i Izraela, król Izraela nawet mówi, że on nigdy nie mówił nic dobrego. Micheasz stanął przed nimi i najpierw powiedział to, co chciał król, ale ponieważ na niego nalegano, to mu powiedział, jaką miał wizję. I powiedział, że prorocy, którzy prorokują Achabowi, zostaną zwiedzeni.
A na końcu, kiedy mu powiedziano, a powiedz prawdę. To mówi, co on tam powiedział. Dwudziesty czwarty werset. Michał odpowiedział, to ty sam, czyli któryś z proroków. Ten prorok mówi do niego teraz, więc oto Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków? Nie, to Michałasz mówi. Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich proroków, gdyż Pan zapowiedział ci nieszczęście. Podbiegł wtedy Sedekiasz, tamten prorok, syn Kenany, i uderzył Michałasza w policzek, mówiąc, którędy odszedł ode mnie duch Pana, aby mówić z tobą? Michałasz odpowiedział, to ty sam zobaczysz tego dnia, kiedy wejdziesz do najskrytszej komnaty, aby się ukryć. Król Izraela powiedział, weźcie Michałasza i zaprowadźcie go do Amona, namiestnika miasta, i do Joasza, syna królewskiego, i powiedzcie, tak mówi król, wtrąćcie tego człowieka do więzienia i żywcie go chlebem utrapienia i wodą ucisku, aż wrócę w pokoju. Ale Michałasz odpowiedział, jeśli rzeczywiście wrócisz w pokoju, to Pan nie mówił przeze mnie. I dodał, słuchajcie, wszyscy ludzie. I mimo tego, że usłyszał proroka Jehoszafat, to dalej jest napisane, tak więc król Izraela i Jehoszafat, król Judy, wyruszyli do Ramot Gilead. Mimo wszystko, mimo ostrzeżeń, Jehoszafat nie posłuchał proroka. Później król Izraela powiedział do Jehoszafata, przebiorę się i pójdę na bitwę, ty zaś ubierz się w swoje szaty. Następnie król Izraela przebrał się i poszli na bitwę. I król Izraela zginął w tej bitwie, dlatego że Pan Bóg ochronił Jehoszafata. Mimo, że król Izraela zaproponował Jehoszafatowi, że on się przebierze, a Jehoszafat w swoich królewskich szatach zostanie. I Jehoszafat w pewnym momencie zawołał do Pana, to jest werset 31, bo dowódcy rydwanów zobaczyli Jehoszafata, powiedzieli, to jest król Izraela, i otoczyli go, aby z nim walczyć. Ale Jehoszafat zawołał i Pan go wspomógł. I Bóg odwrócił ich od niego. I mamy taką sytuację, że Jehoszafat, który chodzi drogami Pana, który przychodzi taki moment na niego, że jest pokusa i nawet nie chce słuchać proroka, czyli jest, okazuje nawet nieposłuszeństwo, ale w momencie, kiedy woła do Pana, to Pan go wspiera. No i nasze życie właściwie jest takie właśnie. To jest do góry, to jest na dół, to są momenty buntu, to są momenty wołania do Pana, ale jeżeli te liście są zwrócone do światła, bo one się zwracają na stałe, to nie jest tak, że one się odwracają i zwracają i codziennie jest inaczej. To jest jednak coś takiego, że Pan Bóg słyszy nasze wołanie. My jesteśmy Jego dziećmi, my Go szukamy, to jest nasza postawa naszego serca na stałe. I przychodzą trudne chwile, przychodzą momenty ulegania pokusie, przychodzi to wszystko. I później, kiedy bitwa się wzmogła i wrócił Jehoszafat po bitwie do swojego domu w pokoju, ponieważ zawołał do Pana, ale Pan Bóg go pilnuje i wyszedł, to jest już 19 rozdział, i wyszedł mu naprzeciw widzący Jehu, syn Hananiego, i powiedział do króla Jehoszafata, czy powinieneś był pomagać bezbożnym i miłować tych, którzy nienawidzą Pana? Przez to właśnie wisi nad tobą gniew Pana. Znalazły się jednak dobre czyny w tobie, bo powycinałeś gaje z ziemi i przygotowałeś swoje serce, aby szukać Boga. Taka relacja z Jehoszafatem, Pana Boga z Jehoszafatem, to jest relacja bardzo żywa. To są momenty, kiedy jest napomnienie również. I z jednej strony Jehoszafat nie słyszy, nie chce słuchać jednego proroka, dlatego że ulega królowi Achabowi, a potem wraca z bitwy i wychodzi do niego następny prorok i mówi mu, słuchaj, czy musiałeś naprawdę to zrobić? I mamy wokół siebie ludzi, mamy wokół siebie ten obłok, mamy wokół siebie kościół, mamy wokół siebie ludzie, którzy nam będą ostrzegać, nas będą
I czasami nas nawet napomną i powiedział, to ty musiałeś to robić. Dobrze jest, jeżeli są szczerzy, dobrze jest, jeżeli mają odwagę coś takiego powiedzieć. To ty musiałeś to zrobić, żeby iść z takim człowiekiem bezbożnym? Żeby się z nim sprzymierzyć? To teraz uważaj, dlatego że przez to gniew Pana nad tobą wisi. I żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś czyni zło, to jest napisane w liście Piotra i to jest napisane do ludzi, którzy są wierzący, żeby zła nie czynić, dlatego że Bogu się to naprawdę nie podoba. Znajdę to. I tam jest nawet napisane, bo to jest fragment psalmu, że nie należy nic złego mówić, nic złego czynić, bo oblicze Pana jest przeciwko tym, którzy czynią zło. I to jest fragment psalmu chyba 33. I mamy dalej historię Jehoszafata, który po tym wszystkim, czyli po tym, jak wyszedł do niego prorok, po tym, jak go prorok skarcił, to jest napisane 19 rozdział 4 werset, zamieszkał więc Jehoszafat w Jerozolimie i znowu wyruszył na objazd do ludu od Berszeby aż do góry Efraim i nawrócił ich do Pana Boga swoich ojców i ustanowił sędziów w ziemi we wszystkich warownych miastach Judy, w każdym mieście i powiedział do sędziów, uważajcie na to, co czynicie, bo sądzicie nie dla człowieka, ale dla Pana, który jest z wami podczas sprawowania sądu. Niech więc będzie w was bojaźń Pana, strzeżcie się i czyńcie sprawiedliwość. Nie ma bowiem nieprawości u Pana, Boga naszego i nie ma względu na osoby ani przyjmowania darów. Także i w Jerozolimie Jehoszafat ustanowił niektórych spośród lewitów, kapłanów i naczelników rodów Izraela dla sądu Pana i do rozstrzygania sporów tych, którzy się udawali do Jerozolimy. I nakazał im, czyńcie to w bojaźni Pana wiernie i z doskonałym sercem. Czyli mamy znowu taką fazę, w której Jehoszafat wysyła ludzi i mówi, niech się szerzy bojaźń Pana. Jeżeli robicie coś, to czyńcie to zawsze dla Pana. To jest też fragment listu, że Paweł pisze, że jeżeli cokolwiek czynicie, to czyńcie to dla Pana. Czyli znowu mamy zniżkę formy, zwyżkę formy, potem zniżkę, znowu zwyżkę, ale Jehoszafat cały czas mimo wszystko trzyma się Pana. I tak jest właśnie w naszym życiu. Jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy ludźmi, którzy w różny sposób, naprawdę, mamy lepsze dni, mamy gorsze dni i szukamy Pana lepiej, potem ulegamy pokusie, potem znowu szukamy Pana, znowu głosimy Słowo. Po prostu jesteśmy tylko ludźmi. Bóg to wie. Ogólnie Jehoszafat to był człowiek, który rzeczywiście szukał Pana. To nie był człowiek, który udawał, że to robił. Jeżeli miał problem, to wołał do Boga i nie udawał, że jest inaczej. Nie usiłował w czasie tej bitwy, nie wiem, robić dobrej miny, do złej gry. Tylko on po prostu zawołał do Boga. I to nie było wołanie serca, które jest nieszczere. I znowu po tym, jak wysłał tych wszystkich sędziów i upomniał ich i mówi, naprawdę czyńcie wszystko w bojaźni, bo dlatego, że Bogu się to podoba. I 20 rozdział mówi o tym, że na wojnę przeciw Jehoszafatowi wyruszyli synowie Moabu i Amona, a wraz z nimi niektórzy mieszkający z Amonitami. Wtedy jacyś ludzie przyszli do Jehoszafata i powiedzieli do niego, nadciąga przeciwko tobie wielki tłum z Zamorza, Syria, oto są w Hasesontamar, to jest w Engedi. I Jehoszafat uląkł się i postanowił szukać Pana. I zapowiedział post w całej Judzie. Znowu mamy sytuację trudną. Uląkł się i co zrobił? Postanowił szukać Pana. Stanął pośrodku zgromadzenia Judy i Jerozolimy w domu Pana przed nowym dziedzińcem i powiedział, Panie Boże naszych ojców, czy nie jesteś sam Bogiem na niebie? Czy nie Ty panujesz nad wszystkimi królestwami narodów? Czy nie w Twoich rękach jest moc i siła? Także nie ma nikogo, kto mógłby ostać się przed Tobą. Czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem i dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela, na wieki? Powołuje się na obietnicę, która była dawno, dawno temu. I mówi tak, Boże, kiedyś obiecałeś,
kiedyś zrobiłeś. Jesteś Bogiem naszych ojców. Jesteś Bogiem całego naszego rodu, całego naszego narodu. Tak jest, ja to pamiętam, ja to wiem. I Ty obietnice złożyłeś, Ty obietnic nie łamiesz. Bo w Twoich rękach jest moc i siła, także nie ma nikogo, kto by mógł ostać się przed Tobą. To jest moment, w którym człowiek się po prostu boi. Woła do Boga i przypomina sobie, że są obietnice i przypomina sobie, z kim ma do czynienia. I może wymienić, każdy z nas może wymienić w takiej sytuacji, w takiej chwili. Nie tylko to, że jest dzieckiem Abrahama przez wiarę. Nie tylko to, że Bóg w Biblii pewne rzeczy napisał, wypełniał obietnice, które w Biblii zostały wypełnione. Nie. Obietnice są w moim życiu wypełnione. I mogę ileś tam przytoczyć przypadków, kiedy Pan Bóg te obietnice wypełniał. I nie tylko w moim życiu, ale i w życiu braci i sióstr, tak jak dzisiaj słyszeliśmy na przykład, że jedno po drugim ja słyszałem obłok świadków. Ja słyszałem rzeczy, które mnie budują i że Bóg jest żywy i że działa w naszym życiu. I potem dalej Jehoszafat mówi o bardzo konkretnej obietnicy. To jest od 9 wersetu. Jeśli spadnie na nas, zamieszkali w niej i zbudowali ci w niej świątynię dla Twojego imienia. Kto? Ojcowie. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, mówiąc, jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz pomsty, zaraza albo głód, a staniemy przed tym domem, przed Tobą, gdyż Twoje imię przebywa w tym domu i zawołamy do Ciebie w naszym ucisku, wtedy wysłuchasz nas i wybawisz. To są słowa, które wypowiedział Salomon podczas poświęcenia świątyni. I dokładnie ileś wiele, wiele lat temu prawie dokładnie te słowa powtarza Jehoszafat. Znowu słowa obietnicy i prośby, dlatego że zbudowaliśmy ci dom i teraz wtedy, wiele lat temu, jeden z poprzedników mówi, jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz pomsty, zaraza albo głód, a staniemy przed tym domem i przed Tobą, gdyż Twoje imię przebywa w tym domu i zawołamy do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i wybawisz. I stajemy czasem, bo tam to była świątynia, tam był dom, w którym Pan Bóg rzeczywiście mieszkał, Jego imię tam zamieszkało. My jesteśmy jako Kościół, jesteśmy ciałem Pana, jesteśmy również domem. I dlatego Paweł pisze jak do Tymoteusza, żeby mówił i żeby wiedział, jak należy zachowywać się w domu Bożym. Dom to jest domostwo. To nie jest już budynek, to jest domostwo. Bóg nie mieszka w domach rękami ludzi zbudowanych. Jesteśmy domostwem, jesteśmy rodziną, stajemy razem w modlitwie i wysłuchuje nas Pan i mamy za sobą szereg cudów, które słyszeliśmy i które widzieliśmy. I my wiemy o tym, że te obietnice są również dla nas nie w taki sam sposób jak dla nich, bo my stajemy jako dom. My nie stajemy w domu. Jako Twoje domostwo, jako rodzina. Przychodzimy, stajemy. I straszna ilość ludzi wyszła przeciwko nim do tej walki. Ale na podstawie obietnic, na podstawie tego, co jak Jehoszafat wcześniej żył, na podstawie szukania Pana, nastąpiło jedno z największych zwycięstw, jakie w historii Izraela miało miejsce. I w dodatku Pan Bóg do nich mówi, to jest werset 15. Nie bójcie się ani nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, bo nie wasza jest ta walka, ale Boga. Tak naprawdę te walki wszystkie, które my staczamy w naszym życiu, to są walki, nad którymi ktoś panuje, ktoś króluje, ktoś tam jest cały czas. Nie jesteśmy sami. Jutro ruszajcie przeciwko nim, oto będą iść zboczem góry Sis i znajdziecie ich na końcu potoku przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie Pana nad wami, o Judo i Jerozolima. Nie bójcie się ani nie lękajcie. Jutro wyruszajcie przeciwko nim, a Pan będzie z wami. Bóg odpowiedział i powiedział, tak, ja jestem, cały czas jestem. Zapominamy o tym często, niestety. W tej naszej słabości naszych ciał po prostu patrzymy się nie na to, co trzeba.
Ale jeżeli my będziemy ufali Panu Bogu, to On naprawdę zwycięży, bo On z nami cały czas jest. Niedawno, co to było? Wczoraj chyba. No moja żona miała trudny dzień w pracy. Miała mieć trudny dzień w pracy, bo miała mieć wizytację i się obawiała tego, że ta wizytacja będzie i jak jej tam pójdzie. I wysłał ktoś, siostra do niej wysłała SMS-a. Rano, tuż przed zajęciami, ona tego SMS-a przeczytała i ten SMS brzmiał: nie bój się, bo Pan jest z tobą. Ten dzień bardzo dobrze poszedł. Nic złego się nie działo, chociaż moja żona myślała, że może coś pójść nie tak, ale Pan był z nią cały czas. I to naprawdę był błogosławiony dzień. Powinniśmy mieć to przekonanie, że Pan cały czas jest z nami, mimo że są wyżyny, że są niziny, że są wzloty, że są upadki, że czasami nie chcemy słuchać. Potem wracamy do tego, że Pana Boga szukamy znowu, a potem On nam daje zwycięstwo. Kiedy było to zwycięstwo miało miejsce w tej bitwie z Moabem, to oni właściwie wysławiali Boga. Oni Go chwalili. I tak naprawdę ich cała rola w tej bitwie polegała na tym, żeby śpiewać, chwalić, a potem ich pobili. I była taka sytuacja w tej bitwie, kiedy oni zaczęli śpiewać, to jest werset 22. W tym czasie, gdy oni zaczęli śpiewać i chwalić, Pan zastawił zasadzkę na synów Amona i Moabu oraz na mieszkańców góry Seir, którzy przyszli przeciw Judzie i zostali pobici. Powstali bowiem synowie Amona i Moabu przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich pobić i wytracić. A gdy skończyli z mieszkańcami góry Seir, jeden pomagał drugiemu, aż się wspólnie wytracili. Po prostu Bóg zrobił coś niesamowitego i tak naprawdę Izrael chwalił Boga, a Bóg zwyciężył. Niedawno miałem właśnie taką myśl, że za mało Boga chwalę, patrząc na to, co On może zrobić. A za bardzo się skupiam na tym, co ja muszę zrobić i wtedy Pana Boga nie chwalę. Dlatego, że nie mam głowy do tego. Nie jest ta głowa tam, gdzie powinna być. Moje oczy nie są tam, gdzie powinny być. I znowu królestwo Jehoszafata żyło w pokoju. Jego Bóg bowiem dał mu odpoczynek ze wszystkich stron. To jest werset 30. I Jehoszafat królował nad Judą, miał 35 lat, kiedy zaczął królować i 25 lat królował w Jerozolimie. I jego matka miała na imię Azuba i była córką Szilchiego. A kroczył on drogą swego ojca Asy i nie zboczył z niej, czyniąc to, co było prawe w oczach Pana. I to też jest ciekawe, dlatego że gdyby Pan Bóg chciał być bardzo dokładny, to nie mówiłby, że kroczył ten człowiek drogą swego ojca Asy i nie zboczył z niej i czynił to, co było prawe w oczach Pana. Jakby Pan Bóg był chciał taki fotograficzny być, to powiedział: dobrze, szukałeś, kroczyłeś drogą Pana, ale... A tu jest o takim ogólnym nastawieniu, o tym życiu, które on prowadził. I zdarzało się w tym życiu, że popełnia błędy, grzechy, upadki. Naprawdę, zdarzało się i my czasami jesteśmy bardzo tacy wyczuleni na to, że... I tacy dokładni, tak dokładni, że my byśmy sami siebie już skreślili i wyrzucili z Królestwa Bożego. Jak tak popatrzę na siebie samego, to może jestem na siebie tak surowy dla siebie samego, żebym się już wykluczył. A Pan Bóg jednak jest bardziej łaskawy, niż ja sam na siebie patrzę. I jeszcze następny zwrot nastąpił w życiu Jehoszafata, po tym podsumowaniu, które tu czytamy, że on czynił to, co było prawe w oczach Pana. Tak ogólnie jego życie tak wyglądało, mimo wszystkich grzechów, błędów, upadków, tak jak z Dawidem było. Że Dawid potrafił naprawdę poważnie zgrzeszyć, ale jednak był człowiekiem według Bożego serca. I to jest od 35 wersetu. Potem Jehoszafat, król Judy, sprzymierzył się z Achazjaszem, królem Izraela. No znowu, ten sam błąd. Ile razy można popełniać ten sam błąd?
i sprzymierzył się z nim po to, aby zbudować okręty płynące do Tarsisz. Te okręty zbudowali w Esjon-Geber. Dlatego Eliezer, syn Dodawachu z Mareszy, prorokował przeciwko Jehoszafatowi, mówiąc, ponieważ sprzymierzyłeś się z Ahazjaszem, Pan zniszczył twoje dzieło i rozbiły się okręty tak, że nie mogły popłynąć do Tarsisz. Pan Bóg pilnuje. Pilnuje naszej świętości. Posyła proroków. A to oznacza, że On o nas po prostu dba. I czasami musi zniszczyć to, co my robimy, żeby wszystko wróciło na swoje tory. No trudno, takie jest po prostu życie z Panem. On nas potrafi skarcić, On nam potrafi zwycięstwo pokazać. On potrafi do nas przysłać człowieka, który nam po prostu powie nie taką trudną prawdę, gorzką, ale konieczną. I to był jeden z najlepszych królów, jacy byli w Judzie. Nasze życie jest podobne do jego życia. Będzie lepiej, będzie gorzej. Czasami się sprzymierzamy z osobami nie tymi, co trzeba. Potem widzimy nasz błąd. Ktoś nas karci. Potem wracamy do Pana. Potem jest zwycięstwo. Ale najważniejsze jest to, żeby te liście były zwrócone do światła. Dlatego, że mimo upadków, mimo trudnych momentów, naprawdę nasze życie będzie, można powiedzieć, że ono jest takim szukaniem i drogą czynienia prawe, co prawe w oczach Pana. I kiedy wracamy do tego tematu żony Lota, my widzimy, że czas jest coraz bliższy. I Słowo Boże mówi, żeby się właśnie gromadzić, żeby się zachęcać do miłości, do dobrych uczynków. Dlatego, że to wszystko, co mówimy przecież, te wszystkie świadectwa, to jest właśnie to. Czasem siostra czy brat kompletnie nie wiedzą, co powiedzieli. To jest zachęta. I kiedy my widzimy, że ten dzień się coraz bardziej przybliża, bo o to chodzi w liście do Hebrajczyków w tym miejscu, w 10 rozdziale, widząc, że ten dzień się przybliża. Jeżeli my nie chcemy być jak ta żona Lota, która będzie cały czas gdzieś tam się oglądać i w końcu utknie i zostanie tam, gdzie się obróciła. Tak to myślę, że wyglądało właśnie, że ona po prostu została z tą głową odwróconą, patrzyła się na to, co traci i tak została. I dalej już nie poszła. Ale jest pewien proces, który można zobaczyć i w życiu Jehoszafata pojawiali się w odpowiednim momencie odpowiedni ludzie. Dlatego, że on ogólnie kroczył drogą Pana, czynił to, co prawe. I jeżeli nasze życie właśnie takie jest, jeżeli te liście są zwrócone do światła, to Pan Bóg przysyła odpowiednich ludzi w odpowiednim miejscu i wtedy pozwala nam w odpowiednim czasie i wtedy pozwala nam zobaczyć, że w naszym życiu zaczyna się jakiś proces, który nie jest dobry. I kiedy my to zechcemy widzieć, On nam potrafi nawet te okręty roztrzaskać. Tak bardzo nas kocha. Żeby nam pokazać, że dzieje się coś, co jest złego. Na przykład, tak jak czytamy właśnie w tym fragmencie, na który brat tam się powołał, prawda? Czyli Łukasz z żoną Lota, ten fragment to jest Łukasz 21. Nie, to było wcześniej, a teraz jest napisane, do tego chciałem wrócić, pilnujcie się, to jest 34, pilnujcie się, aby wasze serca nie było obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył, jak sidło, bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Z żoną Lota to był 17 rozdział. Tak, 17, 28 to jest o Locie. 32, pamiętajcie żonę Lota. Tu jest napisane, czuwajcie, modląc się, aby w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Jeżeli my prowadzimy życie
które ogólnie ma kierunek taki, że idziemy z Panem. Mamy te liście odwrócone do światła. Mimo tego, że mamy wpadki, mamy problemy, ale idziemy za Bogiem. I jeżeli my widzimy, że On nas pilnuje, to znaczy, że nie wydał nas jeszcze na łup naszych pożądliwości. Są ludzie, są okoliczności, które sprawią, że zawrócimy ze złej drogi. I to nie jest tak, że Pan przyjdzie tylko po tak zwanych najlepszych zawodników. Bo czasami jest właśnie, przychodzi na nas taka myśl, że my tak naprawdę się nie nadajemy. Nie jesteśmy godni. Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby Pan Bóg nas wziął. I stąd to pytanie właśnie. Czy ty jesteś w stanie, w którym idziesz ogólnie za Panem? Czy ty jesteś w stanie, w którym należałoby cię wykluczyć z Kościoła? Czyli żyjesz w sposób, który wskazuje na to, że należałoby to należałoby sprawić, że wykluczamy. Dzisiaj zbyt mało jest takich sytuacji, w których Kościół postanawia wykluczyć czy wyrzucić kwas i potem całe kościoły są zakwaszone. Ale jeżeli Pan Jezus przyjdzie już po Kościół, to On sobie wykluczy tych ludzi, którzy powinni zostać wykluczeni i których Kościół nie chciał wykluczać. Którzy żyją w sposób taki, że w ogóle to nie licuje. To w ogóle nie jest godne. To nie o to chodzi. To nie jest takie życie. I zostaną wtedy wypluci z ust Pana Jezusa. I jest taki fragment, bo to wypluci, albo inaczej w oryginale zwymiotowani, to nie jest jakieś, że tak powiem, nowe słowo, które Pan Jezus, czy nowe pojęcie, które Pan Jezus wprowadza. Bo myśmy o tym mówili w piątek ubiegły chyba, że albo będziemy o tym mówić, że Pan Bóg powiedział Izraelowi coś takiego, że jeżeli już wam daję życie na tej ziemi, jeżeli wam dałem obietnicę, jeżeli ją wypełniłem, to nie czyńcie tak jak ludy, które to były przed wami, dlatego że ziemia wymiotuje swoimi mieszkańcami, jeżeli oni nie żyją w sposób godny tego, co Pan Bóg im dał. I to jest 18 rozdział albo 19 trzeciej Mojżeszowej. Kiedy Pan Bóg mówi, nie żyjcie tak jak narody, które były przed wami, dlatego że ziemia zwymiotowała te narody. I jeżeli wy będziecie żyć tak jak one, to zwymiotuje również wami. I to naprawdę musiało być bardzo mocno, żeby nastąpił taki sąd. I jeżeli człowiek żyje, czy Kościół nawet potrafi tak żyć, że to w ogóle nie jest godne Pana Jezusa, i to nie jest coś takiego, co czytamy, że żyjcie w sposób godny upamiętania, no to właśnie te pojęcia się w tym momencie zbiegają. Pamiętajmy na Jehoszafata, miejmy te liście zwrócone do światła. Pamiętajmy, że karcenie Boże polega na tym, że On nas chce przywrócić na dobre drogi, że ono też jest oznaką tego, że my żyjemy, bo jeżeli On nas karci, to znaczy, że jesteśmy Jego dziećmi. I mimo tego, że będziemy mieli różne problemy, wpadki, grzechy będziemy popełniać, to niech nasze życie będzie ogólnie drogą za Panem. To jest najważniejsze, jeżeli żyjemy, to będziemy mieli poczucie winy, to będziemy karceni, będą do nas bracia mówić, siostry będą mówić. Ale to będzie oznaczało, że żyjemy i jeżeli będzie proces, w którym ciernie zaczynają zarastać, w którym światło przestaniemy widzieć, to Pan Bóg ten proces na pewno nam pokaże w porę, żebyśmy mogli się odwrócić, pokutować i znowu być tam, gdzie powinniśmy. Amen.